Cześć, tu Isia z delewanaobrazy.pl i dzisiaj będę robić kolejnego flipkapa, a dokładniej trzy flipkapy w kolorach takich samych jak tutaj. Tutaj mam z klejem magicznym, teraz wylewam z klejem PVA w tej samej kolejności i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak pamiętacie z mojego wideo o trzech klejach, rezultaty powinny być zupełnie inne. Tutaj strasznie mi się podoba ten róg. Miejmy nadzieję, że tym razem uda mi się więcej tego odtworzyć. No dobra, no to zabieram się za dodanie silikonu i przygotowanie moich kubków. Wszystkie moje kolory przestają kapać równym strumieniem po około 8 sekundach, więc mam nadzieję, że to znaczy, że są mniej więcej takie same. Zajęło mi to masę czasu, żeby je dobrze przygotować. I teraz tak, dodam w każdym kubku, oprócz białego, jest po mniej więcej 90 ml farby, więc dam 3 krople. Raz, dwa, trzy. Są to wszystko farby Renaissance Color, więc są one wszystkie matowe. Kubki są z odzysku, nie ma to żadnego znaczenia. I będę wylewać... Właśnie, jak ja to będę wylewać? Żeby było tak samo jak w tamtym, wyleję po mniej więcej 1/3 każdego... 1/6 każdego koloru do każdego kubka. No i zobaczymy. No dobra, to teraz tak samo jak poprzednim razem, biorę moje kubki, użyję podstawki i przewrócę w ten sposób, bo kubki są w miarę pełne. I ostatni. Zobaczymy, czy tym razem będę mieć różowy, czy nie będzie różowego, czy będzie tak samo jak poprzednim razem. No dobra, no to ruszamy. Tak jak poprzednim razem, przewracam, ciągnę wszystkie trzy w ten sam sposób. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tym razem postaram się, żeby wszystko mi wyszło na podobrazie, a nie zostawało w kubku, tak jak poprzednim razem. No dobra, no to raz, dwa, trzy, hop. U, jakie piękne kolory. Komórki już się pojawiają, zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz ten. Raz, dwa, trzy. A ja nie wiem, co zrobiłam z moim łapaczem rogów. I ostatni kubek. Raz, dwa, trzy. I patrzcie, tu się wyraźnie widać, że się farby zmieszały.
Ale to nic. Zaraz będziemy je... No dobrze. Na razie ich nie opalę. Wiecie co? Zacznę od tamtej części, bo tu mam więcej do wyrzucenia. Tylko znajdę mój róg. Jak nie ten, to kolejny. Hop. Gotowa. Lecę. Raz, dwa, trzy. Ten róg. Zrobione. Farba cofnięta. Wyrównane mniej więcej troszkę. I myk. Ten róg przeszedł. Teraz odwrócimy go w drugą stronę, żeby wszystko ciekło w jednym kierunku. Patrzcie, znowu nic nie jest opalone. Czyli albo mam za dużo silikonu, albo znowu mam złą mieszankę farby. Bielgachne oko tutaj, na samym środku, w tym żółtym. Wiecie co, to też jest jeszcze jedna rzecz. To też może być kwestia tego, że ten żółty jest aż w jednym z moich pierwszych filmów chyba. Miałam coś takiego, że ten żółty spowodował, że zrobiła mi się... Tutaj muszę z tej strony, bo jest niezakryty. No dobra, zupełnie inna kolorystyka, znaczy podobna, ale zupełnie inna. W tej chwili to jest wszystko pięknie świecące się, tylko problem polega na tym, nie kapać na obraz, że jest to wszystko... Ja wiem, że on bardzo zmatowieje. No dobra, teraz szybciutko wytrę sobie ręce i trzeba przydałoby się to opalić i zobaczyć, co z tego jeszcze wyjdzie. Dobra, słuchajcie, wygląda to przepięknie, ale... Tu jest to ale. A mianowicie, no wyraźnie widać, że PVA może zrobić cudowne komórki. Zobaczycie, jak to wszystko wyschnie tutaj, na tam, gdzie opaliłam. No wszystko to robi się po prostu cudowne. Nawet tutaj na tym żółtym wyszły komórki spod spodu. Więc jest potencjał, ale to jeszcze nie jest to. Teraz pozwolę temu sobie spokojnie wyschnąć. No i tyle. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało na sucho. Chciałam Wam jeszcze pokazać, jak wygląda na mokro, bo teraz jest naprawdę piękny. Mam nadzieję, że taki zostanie, jak wyschnie. No, to żółto jest bardzo fajne. Co prawda nie byłam zadowolona, jak mi te komórki wylazły, no ale... Ale tutaj z boku, no po prostu miodzio. Chyba, że go troszeczkę za bardzo opaliłam, więc tych komórek jest bardzo dużo, ale miejmy nadzieję, że wszystko ładnie wyschnie. Minęło kilka dni i tak wysechł mój obrazek z klejem PVA. Nie jestem z niego zadowolona. I o ile komórki są ciekawe, szczególnie te tutaj z boku, moim zdaniem są bardzo ładne, bardzo mi się podobają, no to niestety popękał. Popękał w bardzo wielu miejscach. Tu jest pęknięty, tutaj, więc na czerwonym jest tego zatrzęsienie. Więc chyba PVA przestanie być moim ulubionym klejem do wylewania. Z boku znajdziesz link do playlisty z wszystkimi wylewaniami z tej serii oraz do wideo, gdzie omawiam różnice pomiędzy wszystkimi trzema klejami. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, daj kciuka w górę i subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie robisz, żeby nie uciekł Ci kolejny. Daj mi znać w komentarzach, jak Ci wychodzą komórki z klejem PVA. No dobra, do zobaczenia w następnym odcinku.